Mamy tutaj cztery równania, i w każdym z tych równań mamy puste pole, w które musimy wstawić jakąś liczbę. Równanie oznacza, że to, co jest po lewej stronie, musi być równe temu, co jest po prawej stronie. To właśnie znaczy znak równa się. No to zastanówmy się, co wstawić w tym prostokącie tutaj w pierwszym równaniu. Po lewej mamy 2 dodać 2. To, żeby to było równe tutaj liczbie po prawej stronie, to muszę tutaj wstawić liczbę, która jest równa sumie 2 dodać 2, czyli 4. Wpisuję 4. Dobrze, teraz mamy drugie równanie. Tutaj mamy po lewej stronie 3 dodać jakaś liczba równa się 4. To ile muszę dodać do 3, żeby dostać 4? No, muszę dodać 1. 3 dodać 1 to będzie 4. A tutaj mam bardzo podobne równanie. Puste pole dodać 1 równa się 4. No to zauważmy, że właśnie rozwiązałem to już w poprzedniej linijce. Bo 3 dodać 1 to jest 4, czyli żeby to się zgadzało, muszę tutaj wstawić trójkę, tak jak w poprzednim równaniu. 3 dodać 1 to będzie 4. No a tutaj, co muszę wpisać? No tutaj znowu muszę wpisać trójkę. Dlaczego? Dlatego, że 3 dodać 1 to jest 4, czyli 1 dodać 3 to też jest 4. Wszystko jedno, czy 3 dodać 1, czy 1 dodać 3 to będzie 4. No dobra, to jest fajna zabawa, więc zróbmy jeszcze jeden przykład. Teraz mamy Znowu 4 działania, tym razem mamy tu wszędzie odejmowania. Ile to będzie, jak od 4 odejmę 2? 4 odjąć 2 to jest 2. Teraz, ile muszę odjąć od 5, żeby dostać 2? Jak mam 5 czegoś, na przykład jabłek, to ile muszę odjąć, odłożyć, żeby zostały tylko 2? No, muszę odjąć 3. 5 odjąć 3 to będzie 2. Teraz tutaj w tym równaniu Muszę wypełnić to miejsce. Od jakiejś liczby odejmuję 4 i wtedy zostanie mi 2. No to ile miałem na początku, skoro po odjęciu 4 zostało mi 2? No musiałem mieć 6. 6 odjąć 4 to będzie 2. No i ostatnie równanie: ile muszę odjąć od 3, żeby zostało 2? Czyli 3 odjąć jaka liczba jest równe 2. No od 3 muszę odjąć 1, jako od 3 odejmę 1, to zostanie mi 2.